mamy do czynienia z coraz bardziej widoczną formą takiej celowo zaplanowanej wojny z religią organizowanej przez Platformę i przez Lewicę. Nie, to jest mechaniczne, zwierzęce zwalczanie wszelkich objawów Kościoła w przyrodzie. Chciałbym, żeby tutaj się Trzaskowskiemu i Tuskowi powinęła noga. To znaczy, żeby ten atak na krzyż, który jest jednak tak ważnym symbolem i tak mocnym symbolem dla Polaków, żeby tutaj się nadziali na przeszkodę i, że tak powiem, na tym stracili. A musiałoby istnieć takie napięcie jak za komuny, że są my i oni i nie lubimy władzy, nie ufamy władzy, władza nas prześladuje, władza jest od obcych. A dzisiaj nie mam pewności, czy naród polski uważa tę władzę za obcą. Między rokiem 2011 a 2023 liczba osób w Polsce, która deklaruje się jako katolicy, spadła o ponad 20%. No to jak nie ma żadnych wymagań w kościele, czyli są wymagania są identyczne jak poza kościołem. Żadnych nie ma. To co mam przychodzić do kościoła? Jarmark Dominikański. Kiedy pan będzie? W czwartki, piątki i soboty. Pierwsza sobota jarmarku, 27 lipca. Będę. Potem czwartek, piątek i sobota, 1, 2, 3 sierpnia. Będę. Potem 8, 9, 10 sierpnia. Czwartek, piątek i sobota. Będę. W niedzielę proszę mnie nie szukać. Ostatni tydzień jarmarku jest trochę inny, bo we czwartek wypada święto kościelne, to ja nie handluję. Czyli w ostatnim tygodniu jarmarku to już będę tylko w piątek i w sobotę, 16 i 17 sierpnia. W te wszystkie dni, które wymieniłem, od 9 do 18, pan Cejrowski autografy stawia na swoich książkach, jeszcze jakiś towar ze sklepu będzie, może koszulę, yerba na pewno, matera. Pogadać można chwilę, zdjęcie sobie zrobić rodzinne za ojcze wasz i jest zawsze jeszcze Rąsia. A proszę pana, jak trafić do pana? Stoisko w tym samym miejscu co w zeszłym roku, tylko ono ma numer inny. W tym roku numer 616. Jak trafić? Jakby państwo znaleźli hotel Hilton, tylko ten na Starym Mieście w Gdańsku, to proszę z niego wyjść. Hotel mają państwo za plecami, przejdą państwo 100 metrów i tam Cejrowski stoi. Stoisko 616, formalnie na ulicy Podwale Staromiejskie, przy pomniku tym, co za Polskość Gdańska. Przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej oraz Podwale Staromiejskie. 100 metrów od Hiltona, położonego przy Targu Rybnym. Rąsia! Dzień dobry Państwu, program Antysystem, Paweł Lisicki, Warszawa. Wojciech Cejrowski, gdzieś na prerii? Na prerii ciągle, proszę Pana, w mojej małej budzie. Pełnej gorąca. Pełnej gorąca. Dobrze, rozmawialiśmy pewien czas temu o decyzji Rafała Trzaskowskiego, żeby zakazać wywieszania albo żeby nakazać zdjęcie krzyży, które znajdują się w urzędach i żeby usunąć również te krzyże z biurek urzędników. No i wkrótce potem, 2 tygodnie później, pojawiła się z kolei informacja, że praktycznie w bardzo mocny sposób mają zostać ograniczone lekcje religii w szkołach. Chodzi o to, żeby zamiast, tak jak jest do tej pory, uczniowie mieli lekcje religii w swoich odpowiednich rocznikach, żeby, co powodowało, że czasem na te lekcje pojawiało się mniej niż w klasie uczniów, to żeby teraz skomasować wszystkich i na przykład uczniowie z klasy 4 i 8 mieliby się uczyć razem tej lekcji religii po to, żeby klasa była tam liczyła 30 osób. To rzeczywiście jest paranoją, bo to trudno mówić o jakichkolwiek lekcji, jeśli mamy do czynienia z tak różnymi rocznikami. Ja mówię o tym tylko jako przykładzie, bo mam wrażenie, że mamy do czynienia z coraz bardziej widoczną formą takiej celowo zaplanowanej wojny z religią organizowanej przez Platformę i przez Lewicę. No i teraz pytanie brzmi, że tak powiem, czy ta wojna, tak jak oni ją sobie wyobrażają, wojna z krzyżem, wojna z religią, czy ona została przemyślana i czym ona się może zakończyć? O. Nie, oni na ksero odbijają stary scenariusz, to są marksiści. I z religią należy walczyć na wszystkich frontach, natomiast Tusk ma dodatkowo jeszcze taki algorytm, sobie blitzkrieg robi, czyli wrzucił swoich
najgorszych możliwych buldogów do zrobienia pewnej rozpierduchy, czy porządku, jak on to nazywa, na początku, a potem ich cofnął, wsadził na ich miejsce innych ministrów, a buldogi idą do Unii Europejskiej kandydować, czy tam urzędować i tak dalej. W związku z tym Tusk, poza tym, że na ksero ma pewien marksistowski scenariusz, zwalczamy religię, bo ona nam po prostu przeszkadza. Państwo ma być ojcem, matką i najwyższą instancją, a jak ktoś jest religijny, to uważa, że ponad państwem ma jeszcze Pana Boga, który dał mu pewne prawa. One nie są dane od Donalda Tuska, od Unii Europejskiej, tylko one są dane od instancji wyższej, czyli ponad nami nawet jeszcze ktoś jest. No to nie chcemy. Nawet Ursula von der Leyen nic nie mogła zrobić w tej sprawie. Tak, no tam na przykład, że wyższa instancja mówi, jak się masz obyczajnie zachowywać, albo że masz nie kraść, nie mordować, nie pożądać żony bliźniego swego i tak dalej. Ta wyższa instancja nam przeszkadza, bo my chcemy ustanawiać prawa i nas mają słuchać. Rodzina też im przeszkadza, a Kościół jakoś, każdy Kościół, nawet baptystyczny, buduje rodzinę. Gra w tym kierunku, że rodzina jest wartością. No więc walka z religią u marksistów jest zawsze, zwalcza się po prostu całą religię. Jeżeli jest religia w szkołach, to akurat to chcą przewrócić. Jeżeli jest krzyż na czyjejś piersi albo w urzędzie, to akurat to chcą przewrócić. Jeżeli byłby krzyż na fladze albo w koronie orła, to chcieliby go odłamać. To nie jest tak, bo pan pyta o to, czy to jest zaplanowane świadomie. Nie, to jest mechaniczne, zwierzęce zwalczanie wszelkich objawów Kościoła w przyrodzie. Czy religii w przyrodzie. Ja przypomnę panu, bo to jest rzecz, o której mało kto pamięta, to jest rzecz ważna, że jeszcze przecież na samym początku, kiedy Platforma Obywatelska powstawała, to był, to wtedy ta Platforma Obywatelska składała różnego rodzaju bardzo katolickie deklaracje. Były spotkania w Łagiewnikach, była specjalna deklaracja, gdzie oni się zobowiązywali do obrony polskiej tradycji religijnej. Tak, żeby przeciwnika osłabić, żeby przeciwnik nie był gotowy na atak. To trzeba tam łagodzić go, przecież Bierut, obrzydliwy Bierut, najgorszy z polskich komunistów, to najbardziej podobny do Stalina w swoich zachowaniach z tamtego okresu. On podpierał łokieć księdzu niosącemu monstrancję w procesji Bożego Ciała. Więc to na początku nie możemy walczyć na wszystkich frontach naraz, to uczyńmy z Kościoła przestraszonego sojusznika. Będą myśleli, że my ich nie będziemy ruszać, kiedy ruszamy wszystkich innych. Może też nie będą wierzgać, kiedy będziemy wszystkich innych ruszać i sprzątać. Nie wiem, jakie były motywacje Platformy, ale nie były dobre. No dobrze, co do tego, jaki jest ten plan, to myślę, że on jest oczywisty, bo to jest dokładnie ten sam plan, tutaj Tusk prochu nie wymyśla, to jest dokładnie ten sam plan. To nie jest plan, mówię panu, tylko to są odruchy. No dobrze, to jest co innego. Planowo to w ulu się buduje plastry, a osy po prostu atakują byle jak, byle wszystko zaatakować, co się rusza. I to są diabelskie osy. Niech będzie, że to są odruchy, ale to są odruchy, które są powielane w Polsce, tak jak to było w Hiszpanii, tak jak to było we Francji jeszcze wcześniej, w innych państwach zachodnich. No, słynny przykład Zapatero i zapateryzmu w Hiszpanii, gdzie też bardzo szybko udało się tamtejszy katolicyzm tak naprawdę spacyfikować i tam, że tak powiem, wióry leciały, bardzo niedużo z tego zostało. No i teraz pytanie brzmi tak, czy podobnie będzie w Polsce? I to jest pytanie, na które ja nie potrafię sobie do końca odpowiedzieć, bo chciałbym, żeby tutaj się Trzaskowskiemu i Tuskowi powinęła noga. To znaczy, żeby ten atak na krzyż, który jest jednak tak ważnym symbolem i tak mocnym symbolem dla Polaków, żeby tutaj się nadziali na przeszkodę i, że tak powiem, na tym stracili. Ale nie wiem, czy tak jest. Musiałoby istnieć takie napięcie jak za komuny, że są my i oni i nie lubimy władzy, nie ufamy władzy, władza nas prześladuje, władza jest od obcych i w związku z tym cokolwiek władza chce niszczyć, to my tego bronimy, bo władza niszczy wyłącznie obiekty, które nam są witalnie potrzebne. Aktem sprzeciwu wobec władzy wtedy było nosić krzyż, powiesić krzyż, bronić krzyża. A dzisiaj nie mam pewności, czy naród polski uważa tę władzę za obcą. Właśnie, tu jest pies pogrzebany, tak bym powiedział, bo ja też nie mam pewności.
Wtrącę, że widziałem takie badania, które, no, że tak powiem, są naprawdę dosyć, dosyć dramatyczne. To są oczywiście, jak wszystkie badania, zawsze można różnie interpretować, ale jednak w ciągu 10 lat, w ciągu 12 lat, między rokiem 2011 a 2023 liczba osób w Polsce, która deklaruje się jako katolicy, spadła o ponad 20%. To jest gigantyczny spadek. Dzisiaj, to znaczy, to badania były przeprowadzone we wrześniu 2023 roku, czyli niecały rok temu, tylko 71% Polaków zadeklarowało, że uważa siebie za katolików. W 2011 to było tam około 90%, a na początku lat 90. to było prawie 100%, tam nie wiem, 97% i tak dalej. Czyli to pokazuje, jak dramatycznie ten proces postępuje. Przy tym my mówimy wyłącznie o deklaracjach. Czyli tam można się zadeklarować, że jest się katolikiem, nawet jeśli się ani nie wierzy, ani się nie robi tego, co Kościół nakazuje. Wyłącznie deklaracje, ale nawet w tym segmencie, że tak powiem, tym, który wyraża najmniej idące przywiązanie do religii, nawet tutaj ten spadek jest gigantyczny. No, Kościół to musiałby być trudny trening, żeby się chłopacy garnęli. Jak trening w szkole na WF-ie jest łatwy, trener niczego nie wymaga, jak nie dzieli na takie grupy, że są lepsi wyraźnie i oni zostają jakimiś bohaterami i patałachy, bo nie chciało się pompek robić, jak nie ma takich podziałów, tylko jest taka łatwizna, że wszyscy są tacy sami, macie tu piłkę, pograjcie sobie, to się chłopacy nie garną do żadnego sportu, tylko do pizzy. No i z Kościołem ta nasza zwierzęca psychologia podobna jest. Jeżeli Kościół nie stawia żadnych wymagań, to po co ja mam tam chodzić? No, bo no tak, przyszedłem, nie ma żadnych wymagań, ksiądz tak mówi, to ja was tu rozgrzeszę, raz w roku se przyjdźcie do spowiedzi albo i nie, no przecież nie będę was ścigał, bo to tam między wami a Panem Bogiem, w COVID-zie możecie sobie przez radio posłuchać, jakby w COVID-zie Kościół powiedział, nie możesz posłuchać przez radio, masz się pchać do kościoła, a my nie zamkniemy drzwi. No twoim obowiązkiem jest się pchać, nie masz grzechu, jak ci się nie uda wepchnąć. Ale masz obowiązek się pchać. No tak, ale to jest właśnie no, to, czego... Bo tutaj to wtedy zdaniem, ludzie by się pewnie pchali. ...który sprawia, że jestem jednak raczej pesymistą niż optymistą, to jest to, że w komunie istniała siła oporu. Znaczy Kościół się przeciwstawiał. A dzisiaj... No właśnie, wrażenie, stawiał trudne warunki. Kościół stawiał swoim uczestnikom, tym, co chodzili do Kościoła, też trudne warunki. My odprawiamy, oni was będą przeganiać, a my dalej prowadzimy pielgrzymki na Jasną Górę. Oni fotografują was, to już lata późniejsze, tam stan wojenny i tak dalej. I tam robią wam jakieś kartoteki, ale my dalej prowadzimy pielgrzymki. My swoją robotę robimy, my kapłani, my tam episkopat i tak dalej. My się przeciwstawiamy władzy na naszym poziomie, a ty masz robić swoje, masz uczestniczyć, masz się spowiadać, masz być na kolanach. Jak likwiduje się wszystko, że nawet w piątek możesz zjedz kiełbasę, nic ci nie będzie. No to jak nie ma żadnych wymagań w kościele, czyli są wymagania są identyczne jak poza kościołem. Żadnych nie ma. No to po co mam przychodzić do kościoła? Dzień dobry. Mój sklep kolonialny w sieci, znowu czynny. A gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. Chodź pan. Kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep. A nie żadne www. Ale to tutaj akurat, bo zacząłem od tej wypowiedzi, znaczy zacząłem od tej decyzji, powiedzmy, Trzaskowskiego. I tak, jeśli chodzi o reakcję, bo to też jest bardzo, to też dużo pokazuje. To tak, najpierw była reakcja rzecznika Kurii Warszawskiej, który powiedział, że Kościół się smuci i dziwi. No powiedzmy sobie szczerze, trudno to uznać za jakkolwiek proporcjonalną reakcję do tego, co zrobił Trzaskowski. A potem były procesje Bożego Ciała. W Warszawie prowadził ją kardynał Nycz, arcybiskup Warszawy. I też to było takie...
Powiedzmy, że to było tak. A po co wszczynać nowe wojenki? O, taka była ta reakcja. No to przepraszam, tu Trzaskowski wydaje decyzję, że idzie na wojnę z krzyżem i likwiduje symbole religijne, a zamiast udzielić odpowiedzi, nie wolno tego robić, bo to jest zamach na polskość i zamach na tradycję, to takie jest pojękiwanie. Ojej, ola Boga, po co my się będziemy pakowali? No to jest ten trener, który rzucił piłkę. Nie stawia żadnych wymagań, powinien mówić do katolików wyłącznie. A to pojękiwanie to było do Trzaskowskiego. A po co wszczynać kolejne wojenki, panie Trzaskowski? Tak to odbieram. Powinien mówić wyłącznie do katolików. Ludzie, chcą wam odebrać krzyż? Masz go bronić. Brońcie się. Są przykazania kościelne i masz się nie wstydzić tego znaku, wprost przeciwnie. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, dotyczy nie tylko księży misjonarzy w Afryce, ale masz nauczać również ten naród wybrany, który jest na terenie Polski i chodzi do synagogi. Masz nauczać niewiernych i częścią tego nauczania jest to, że nosisz odważnie krzyż w urzędzie, w którym możesz dostać za to karę. I weź na siebie tę karę, człowieku, niech ci zerwą ten krzyż na oczach innych mniej odważnych, którzy przyszli bez krzyża. Niech zobaczą bohatera. Masz mieć podgórkę. Pan Jezus miał podgórkę i mówił, że przyjdzie podzielić rodziny, że będą się kłócić wewnątrz rodziny. No, naród jest pewną rodziną. Tego typu kazanie do katolików. Bo ludzie przyszli, co ja mam robić? Przyszedłem na procesję, jest gorąco, idę za Chrystusem, czy jeszcze mam coś robić? Tak, masz bronić krzyża. Ale to zabrzmiało, właśnie mówię, to zabrzmiało te słowa kardynała Nycza, to trochę w takiej zasadzie, no my chcemy święty spokój mieć, a po co tutaj przecież już po co te wojenki, po co te spory, po co te swary, nas tak naprawdę, czy ten krzyż wisi, czy nie wisi, to nie ma takiego znaczenia, ale o co w ogóle, po co się o to bić, dajmy sobie, znaczy to jest tak jakby taka partia świętego spokoju zabrała głos, a nie jak obrońcy tak, ale to przede wszystkim nie jest książę na swoim terenie. A kardynał czy biskup w diecezji to powinien być książę kościoła, który rządzi tym terenem. Jak ja mam diecezję warszawską, to idę do urzędu i z procesją i zaczynam święcić i okazać ten urząd, w którym jakiś satanista chce walczyć z krzyżami. No to ja pod tą bramą żelazną urzędu zmieniam trasę pielgrzymki niedaleko, spod kościoła świętej Anny w Warszawie, jak pamiętam, manifestację Solidarności, do Dzierżyńskiego, bardzo prosta ulica. I Dzierżyńskiego tam, już nie ma na szczęście. Idę z monstrancją i jako kardynał i biskup warszawski zaczynam błogosławić bramy, żelazne bramy tego urzędu. I kadzidło, i woda święcona. To byłby jakiś znak sprzeciwu kościoła, kompletnie dla kościoła bezbolesny? No chyba, że mamy dotację na odnawianie dachówki na katedrze i wzięliśmy ją z Urzędu Miasta. To jest kłopot wtedy. Taki jak kłopot w Gdańsku z Bazyliką Mariacką, gdzie bardzo piękne inwestycje są, ale jednak z jakichś unijnych albo miejskich pieniędzy. No tak, dobrze to nie gryzie się ręki, które nas skarży, na tej zasadzie. Ma proboszcz liczne kłopoty potem, bo czegoś żądają. Na pewno tak jest. Znaczy tutaj ten element korupcji kleru, czy korupcji kościoła na pewno występuje i to są pieniądze i miejskie, i pieniądze unijne, i jakieś tam inne, no ale właśnie, no ale są takie momenty, kiedy się trzeba przeciwstawić i tego kompletnie brakuje. Czyli i co gorsza, ja nie, aż mi trudno sobie wyobrazić, no biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie aspekty, o których mówimy, jak miałby ten opór wyglądać, bo to jest jedyny opór, który teraz dostrzegam, to jest takie biadolenie, no i pojęcie. No to dałem panu przykład pierwszy z brzegu, jak miałby wyglądać opór, czy nauczanie kościoła nawet. Nie chodzi o opór. Nauczanie kościoła, trzymanie się doktryny. Jak trzymanie się tradycji. Nie możesz zbłądzić, jak się będziesz tradycji trzymał. Tak mi powiedział jeden żołnierz, który jest teraz proboszczem i cytował swojego pułkownika w armii. Ten żołnierz miał jakiś dylemat w Afganistanie, mówi, przyjeżdżają tu frajerzy i nam mówią co innego, niż my tu wiemy z frontu, panie pułkowniku, co ja mam robić? I pułkownik mu powiedział, w wojsku, w kościele, w rodzinie, trzymaj się tradycji i wtedy nie możesz zbłądzić. Dziękuję.
za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. O, piękne słowa. Ja tutaj chciałem w związku z tym przejść do czegoś, co też wyczytałem. Szczerze mówiąc, to nie była informacja podawana przez główne portale, bo ona gdzieś tak była, trudno się było do niej dokopać, a rzecz jest bardzo ciekawa. Otóż chodzi o to, że we Francji od wielu lat organizuje się pielgrzymkę z Paryża do Chartres. Chartres, czyli katedra, gdzie byli koronowani królowie Francji. 100 kilometrów, 3 dni piechotą. Tak, 3 dni piechotą. I to jest taka pielgrzymka, która gromadzi wszystkich, no wielu tradycjonalistów, ale nie tylko z Francji, ale są tam również grupy ze Stanów Zjednoczonych, z innych państw europejskich, czyli to są ci katolicy, którzy, jak to pan wspomniał, prawda, trzymają się tradycji, czyli tego, co zostało przekazane, chodzą na msze łacińskie, na msze trydenckie i krótko mówiąc uważają, że Kościół podążył od lat 60. w niewłaściwą stronę. No i teraz tak jak cały świat zachodu, ta rewolucja hipisowska i tak dalej. Ale co jest ważne, że z roku na rok liczba uczestników tych pielgrzymek rośnie. W tym roku to było 20 tysięcy ludzi. No, w Polsce jeszcze 20 tysięcy ludzi to nie robi takiego wrażenia, ale już 3-dniowa pielgrzymka we Francji, całkowicie zlaicyzowanym państwie, 20 tysięcy ludzi, którzy idzie, akurat cały czas deszcz padał, więc którzy idą przez 3 dni z Paryża do Chartres, no to jest niesamowite osiągnięcie. Jak mówię, z roku na rok jest ich coraz więcej. Jest też coraz więcej powołań tych właśnie tak zwanych tradycyjnych, no to może to jest jakaś, powiedzmy, jaskółka nadziei. No jest, jaskółką nadziei też jest to, że Kościół instytucjonalny, czyli Franciszek i lawendowa mafia w Watykanie zwalczają wszelkimi dostępnymi sposobami ten ryt tradycyjny. A przecież dawno, dawno temu jakiś jeden z papieży powiedział, że ta msza po wsze czasy, nie wolno jej nigdy odwołać. I to nie Jan Paweł II, tylko jakiś wcześniej papież. Pan to będzie lepiej wiedział. Ja to Pius w katechizmie V Kościoła przeczytałem. No tak, bo Pius V w swojej bulli to napisał, że to jest ryt, który nie może zostać... Nie może zniknąć, nie wolno cofnąć go, nie wolno karać za odprawianie w tym rycie, a Kościół instytucjonalny zwalcza takie miejsce, w którym jedyne, w którym ma przyrost. No to by znaczyło, że przyrost pobożności. Im jest obojętne, czy pan będzie po etiopsku się modlił, czy po francusku, czy po jakiemu i jaką czapkę pan założy, pod warunkiem, że to nie będzie msza trydencka. Nawet po łacinie panu wolno, tylko żeby nie było mszału tego trydenckiego przed panem. Czyli no tak, zwiększonej liczby modlitw, których się nie da zrobić w 30 minut. Ale tam jest więcej, bo tam... Godzinę tam musi trwać. Czyli tak, trudniejsza, to tak jak z tym trenerem, trudniejsza pobożność w obcym języku, którego ludzie nie znają, muszą mieć mszali, gdzie jest tu po łacinie, co ksiądz mówi, a tu mam po swojemu napisane. I tutaj jest przybór powołań. Tutaj rosną seminaria, tutaj urosła pielgrzymka tychże tradycjonalistów i Kościół zamiast się ucieszyć, że gdzieś przyrosło, to się złości. No to jeżeli wzrasta pobożność, a Kościół instytucjonalny się na to złości, to znaczy, że od złego to pochodzi, ta złość. No tak, od złego to pochodzi, ale i tutaj jest z kolei właśnie ta rzecz dobra, mimo że się złości, mimo że zakazuje, mimo że utrudnia ile wlezie i jak tylko to jest tylko możliwe, to mimo tego ludzie się nie dają od tego, że tak powiem, odepchnąć, tylko ta liczba chętnych rośnie, prawda? Rośnie liczba wspólnot, rośnie liczba harcerzy, bo tak naprawdę też... Z każdej pobożności każdy klecha, proboszcz, każda kruchta powinna się cieszyć. Przychodzą ludzie do księdza i mówią, chcemy odprawiać różańcowe jeszcze tu w dwóch kapliczkach. Czy ksiądz nam pomoże i poświęci, bo obaliły się, myśmy je odbudowali. Powinien się cieszyć z każdej takiej pobożności, nawet ludowej, pilnować tylko, żeby herezji z tego nie było. Więc jak ludzie chcą w tym starym rycie, to w Watykanie powinni drukować te mszały. No będziemy mieli więcej księży i więcej pobożności, to cieszymy się, elektorat wzrasta.
Tak powinno być, ale wiemy dobrze, że tak nie jest i wszystko wskazuje na to, że niestety jeszcze szybko tak nie będzie. Zostawiając sprawę Kościoła, ostatnia rzecz, o której chciałem jeszcze, żebyśmy chwilę porozmawiali. Ciekawostkę panu powiem. O, niech pan mówi. Byłem w Rzeszowie na występie, to dawno temu już było chyba, nie pamiętam czy po COVID-zie, wszystko jedno, i tam przyszedł do mnie organista z jednego z kościołów i mówi, że znalazł taki stary mszał, spleśniały, na strychu kościelnym, bo tam im dach przeciekał, coś mokro i spleśniał. I wpadł na pomysł, jak to ocalić. Wsadził do zamrażalnika. A w zamrażalniku jest bardzo sucho. Następuje sublimacja. Najpierw woda zamarza, a potem paruje z lodu. I wysuszył ten mszał i mówi, proboszcz tego nie chciał. Nie mówię, która parafia, bo nie o to chodzi. Nikt tego tu nie chciał. Dam panu, może pan co z tym zrobi. No i wziąłem i mam i coś z tym zrobię. Wspaniale. Powinien się proboszcz w tej parafii ucieszyć, że znalazł taki artefakt. Stary mszał, z którego ktoś się modlił i powinien z tym natychmiast coś zrobić i powiedzieć, wikary, naucz się po łacinie odprawiać, będziesz jechał z tego mszału, na strychu leżał. I nasz organista to wysuszył w zamrażalniku, rozumiesz? Zabytek, tu się modlili księża, paluchy są, które 200 lat mają na tym mszale. Weź naucz się odprawiać w tym rycie, będziemy odprawiać. Tu jeszcze, bo już chciałem przejść do następnego tematu, ale to jeszcze ja coś powiem. Bo co jest tutaj istotne, że w ten sposób, znaczy ten przykład, który pan podał z tym organistą, który przynosi mszał, on go ratuje, nie ma z nim, bo nikt go nie chce, to uderza w, jakby to powiedzieć, w taki system tak zwanej naturalnej pobożności, o który się zawsze opierał na tym, że było coś przekazywane z pokolenia w pokolenie i że to, co było trwałe i to, co było dziedziczone, miało właśnie podstawową wartość. No tylko w ten sposób buduje się charakter i odwagę człowieka. No bo jeśli się okazuje, że to, co było cenne, znaczące i ważne dla poprzednich pokoleń, my to lekceważymy. Czy to jest mszał, czy to jest krzyż, czy to jest, nie wiem, pewien rytuał. I traktujemy to po prostu z taką wyższością i ach, co mnie to obchodzi. To ale ja stare, bym na tej mszy, to... jakbym był księdzem, to ja bym na tej mszy miał tłumy w którymś momencie. Bo bym zaczął od tego mszału. Ludzie, odprawiam z książki, która miała zgnić na strychu, rozwalić się, możecie po mszy podejść, nie wolno dotykać mszału byle komu, ministrant może przekładać i tak dalej, ale byle kto nie może. Ja pokażę, stara księga, zobaczcie, zabytkowa, i z tej starej księgi odprawiam. I są tutaj napisane dodatkowe łaski. No zapomnieliśmy o odpustach i o innych łaskach, a tu papież taki to a taki dał dodatkowe łaski, ja wam będę czytał to z książeczki, jakie są dodatkowe łaski za to, że to i tamto i siamto. Chodźcie na mojej mszy, będziecie mieli więcej łaski niż u księdza proboszcza, który wam tego nie powie wszystkiego. No, ja się dowiedziałem niedawno od świeckiego jakiegoś, kolejny organista, powiedział mi, że za umoczenie palców w wodzie święconej i przeżegnanie się na głos są dodatkowe łaski. Jak się powie głośno w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. To za sam fakt, że wyszeptałeś przynajmniej na głos te słowa, czyli siejesz propagandę dookoła siebie, ktoś usłyszał i wie, czym jest znak krzyża, bo może sam zapomniał, bo tylko robi ten znak, a nigdy nie słyszał, że to jest modlitwa krótka w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, o Trójcy Świętej. Za sam fakt, że zrobisz to człowieku na głos, są dodatkowe łaski. No to jakby księża sprzedawali takie cukierki w kościele, to zaraz byłoby więcej ludzi. No, ale tego nie robią. Dobrze, zostawiam sprawę Kościoła, bo żeśmy ją, myślę, już tutaj omówili wystarczająco, a i tak z tego niestety wiele nie wynika, poza tym, że wynika jedno, wiara w to, że ludzie się bronią i jednak przechowują tę tradycję. Nie, może zainspirujemy jakiegoś klechę, wie pan, takiego dziura. Może zainspirujemy i byłoby bardzo dobrze. Ale chciałem o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć. Czy to ma pańskim zdaniem znaczenie? Informacja o tym, że Klaus Schwab zamierza zrezygnować z kierowania Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Czy to jest w ogóle znacząca informacja? To jest namaszczenie kolejnego satanistycznego papieża, w przenośni mówię, nie wiem co on tam odprawia. I ono w którymś momencie musi się odbyć z powodów biologicznych i król swojego następcę czasami wybiera jeszcze jak jest w pełni sił i władzy, żeby innych przymusić, ten będzie po mnie królem, jak ja już stetryczeję i kiedyś umrę. No. To samo zrobił
Soros, czyli gość, który finansował kampanię wyborczą prokuratora, który skazał Trumpa. Czy to pieniądze Sorosa uczyniła tego murzyna prokuratorem i kampania wyborcza polegała na tym, skaże tego dziada, jeszcze nie wiem za co, ale skaże Trumpa. No więc Soros swojemu synkowi wybranemu, jednemu, on tam więcej dzieci ma, oddał władzę w swoim imperium jeszcze za życia, jeszcze ciągnie za sznurki, bo jeszcze żyje i może ustawić tego nowego króla na takiej pozycji, jaką chce, bo jeszcze ma władzę. Schwab, moim zdaniem, ze względu na swój wiek, robi to samo. A kogo wybrał następcą? Czy to już ogłoszono? Czy na razie tylko powiedział, że robię nabór? Ja nie widziałem tej informacji. Nie. Tylko była informacja, że on przestaje być tym... Że to widzi pan. To cała masa psów przyjdzie teraz i on to może robić przez 3 lata jeszcze. Oddaje urząd, ale jeszcze nie teraz, bo szukam następcy. Cała masa psów przyjdzie lizać jego buty. Będą chcieli przejąć ten tron zarządzającego światem. To jest rząd światowy w Davos, więc to ma znaczenie. Przyjdą lizać buty do niego i z tej grupy już pewnie ktoś jest wybrany, ale z tej grupy liżących też będzie coś wynikało. Poniżą się przed nim. Pokłon dokona. Morawiecki tam będzie jeździł. Trudeau będzie tam jeździł. Macron będzie jeździł. Każdy będzie chciał... Ja to obstawiam Trudeau. Myślę, że to jest idealny kandydat na następcę dla Schwaba. Moim zdaniem ma jedną wadę Trudeau. On jest głupi. Schwab głupi nie jest i to... No... Książę piekieł też głupi nie jest. Głupiego diabła to się wysyła na miedzę do chłopaka, który chce zbałamucić dziewuchę. To głupi diabeł wystarczy. Natomiast do książąt kościoła, to matka kościół nas uczy, różni byli tacy, którzy nawet piekło widzieli na własne oczy, tam czy święty ojciec Pio i tak dalej. No mamy relacje różne od naszych świętych. Do książąt kościoła wysyła się książęta piekieł, idą kusić kardynała na przykład. Jak kardynał jest mocno wykształcony, to zwyczajne kuszenie nie wystarczy. Nie wiem, czy pan idzie za moim tokiem myślenia. Ja idę za pan i czekam cały czas, jakiego to księcia piekielnych czeluści. No więc trudno jest skieruje za pan głupi na to stanowisko. I to może Schwaba. Być człowiek kompletnie bez nazwiska, następca Schwaba, tak jak Schwab znikąd się wziął, z brzydkim nazwiskiem. Wszystko, diabeł chce, żeby było brzydkie. Trudeau, moim zdaniem, jest za głupi na tę pozycję. Intelektualnie za słaby jest. Schwab no, był tak. Księciem piekieł na tym stołku, a Trudeau to nie jest książę piekieł, tylko realizator poleceń. No dobra, czyli krótko mówiąc, nie wiemy jeszcze. To już czekamy. Radek Sikorski się bardziej nadaje na miejsce Schwaba. Ale Radek Sikorski ma zostać komisarzem do spraw obronności Unii Europejskiej. No ja wiem, więc... ale może też zostać wszystkim. To prawda, może też zostać następcą Schwaba. A Józef Stalin, proszę pana, ile miał stanowisk? Dużo na pewno. No więc właśnie. I się wszędzie sprawdził. I wszędzie dawał radę, bo to był jeden etat, tylko miał różne nazwy. No dobra, obserwujemy, co się dalej dzieje i omówimy na pewno następcę Klausa Schwaba w jednym z odcinków, no wtedy, kiedy się on objawi. Czekamy. O. Ja nie czekam, wolałbym, żeby się nigdy no, czekamy nie objawił. Na omówienie. Czekamy na omówienie.